To była już 301. premiera na deskach Wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora. Tym razem odegrano wspaniały spektakl Czerwony Kapturek w reżyserii Jerzego Jana Połomskiego, który zobaczyła pełna widownia. W Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu przedstawiona została prapremiera spektaklu Czerwony Kapturek. Czerwony kapturku! Michalinko! Michalinko! Czerwony kapturku! Michalinko! Kapturku! Czemu ty się złościsz mi? Się złościsz ty, czemu? Mamo, mamuniu, mamusiu! Tyle razy cię prosiłam, błagałam, tupałam. Michalina to takie nieładne imię. Chcę, żebyście mówili na mnie Czerwony Kapturek. Reżyserem jest Jerzy Jan Połoński. W przedstawieniu bierze udział 4 aktorów, którzy wcielają się w różne postacie. Spotkanie to z aktorami i z taką formą, że 4 aktorów gra bardzo skomplikowaną historię. Wciąż się przebierają, zmieniają lalki, zmieniają postaci i grają różnymi sposobami różne typy lalek i też w żywym panie. Powoduje, że dla mnie to jest zawsze ciekawe wyzwanie i dobra zabawa. Reżyser nazywa sztukę ciekawym wyzwaniem oraz dobrą zabawą poprzez tworzenie zabawnej formy znanych bajek. Stwierdziłem, że zrobię taką bajkę, jakbym ja chciał puścić moim dzieciom, żeby one mogły to wszystko zobaczyć, bo wtedy jak taki duży miś zrozumie, że czasami fajnie jest słuchać mamy i iść wcześniej spać, to może właśnie takie dziecko łatwiej takie rzeczy przyjmuje niż od rodzica, który powtarza to po raz 50 czy 60. Jak powie mu to człowiek magiczny, wiesz, w teatrze, to do niego dojdzie łatwiej. Bajka według Połomskiego powstała na bazie utworu napisanego przez braci Grimm. Jednak znajduje się w niej wiele elementów nawiązujących do innych znanych postaci bajkowych, takich jak Dziewczynka z zapałkami czy Jaś i Małgosia. Jest to wciąż jakby fajna przygoda, żeby tworzyć taką abstrakcyjną, zabawną formę z bajek, które są dobrze znane i nie powielać tej samej historii, tylko dawać dzieciom jakby rodzaj do troszeczkę czasami zagadki. Dzisiaj po tym pierwszym spektaklu były fajne pytania, na przykład dlaczego Gajowy jest superbohaterem. To są fajne rzeczy, znaczy, że te dzieci jednak oglądają to bardzo uważnie i bawią się razem z nami. Połoński odnosi się również do pierwowzorów opowieści o Czerwonym Kapturku, zanim jeszcze powstała historia braci Grimm. Ta bajka była ileś tam lat, wieków temu napisana właśnie ku przestrodze. Na początku to było jakieś tam wilkołaki, jakieś potwory w lesie i tak dalej. Potem Perro napisał bajkę o Czerwonym Kapturku i o wilku jako pierwszy, gdzie Czerwony Kapturek to był symbol niewinności dziewczęcej i wilk to był symbol złych mężczyzn, którzy chcą tę niewinność zabrać. To była bajka ku przestrodze, tam było połóż się koło mnie do łóżeczka tam i tak dalej, i tak dalej. Potem bracia Grimm, to wiadomo, oni to troszeczkę bardziej rozbudowali. No i tak się wszystkie bajki są po to, żeby uczyć, prawda? Żeby coś przekazać, albo przynajmniej większość. Do realizacji spektaklu o Czerwonym Kapturku dołączył również Jarosław Staniek, który do tej pory był m.in. choreografem w wielu znanych produkcjach filmowych. To już 5. produkcja moja z Jerzym Połońskim, jeśli chodzi o takie produkcje zwariowanych bajek. Bo oczywiście robimy razem spektakle dla dorosłych, ale to jest specyficzna forma teatru, która, zwłaszcza teatr lalkowy, która dla mnie jako choreografa jest bardzo tutaj fajnym polem do działania i wciąż jest to super zabawa. Natomiast bajka o Czerwonym Kapturku wystawiona w Wałbrzyskim Teatrze Lalki i Aktora zyskała aprobatę widzów. Mnie to trochę irytuje, tak powiem szczerze, nie? Że każda bajka musi być o czymś, bo jak nie jest o czymś, a jest tylko na przykład zabawą, to od razu jest oceniana, że tak nie powinno się robić sztuki dla dzieci, bo sztuka musi wnosić. Tak jakby klocki, nie wiem. No, więc ja mówię tak, to jeśli ma być bajka dydaktyczna, to już będzie tam wszystko. Dlatego tam włożyłem wszystko to, z czym się borykam na co dzień. Ja mam 3 dzieci. 3 chłopaków, bliźniaków i jednego starszego syna. I na co dzień się z tym borykam, bo muszę im co chwilę powtarzać, nie wolno robić tego, nie wolno robić tego, nie wolno robić tego, nie wolno robić tego, że ogień to jest niebezpieczny, można się spalić, nie gadać z obcymi, uważać przechodząc przez ulicę i tak dalej, i tak dalej. Zarówno dzieciom, jak i tym starszym widzom przypadła do gustu moralizatorska i nowoczesna forma przedstawienia, jakby się wydawało, dobrze znanej bajki. Mama, śmiesz pod płaszczem, gdzie
wtedy nadchodził strażnik lasu. Odkryte korty tenisowe nie są najczęściej uczęszczanym miejscem w okresie zimowym. Gmina Szabno-Zdrój postanowiła jednak zaadoptować ich część na lodowisko. Inicjatywa przyciągnąć ma do uzdrowiska turystów i kurasjuszy oraz stanowić atrakcję dla mieszkańców miasta. Lodowisko tworzone jest w sposób naturalny, bez specjalnych maszyn. Codziennie na kort tenisowy wylewana jest woda, która zamarza pod wpływem niskiej temperatury powietrza. Pracownicy wygładzają jednak taflę lodowiska oraz odgarniają śnieg. Zostały zakupione łyżwy. 22 pary łyżew dla dzieci i młodzieży, które zechcą poślizgać się na tym lodowisku i one są do nieodpłatnego wykorzystania właśnie na terenie kortów. Tam można wypożyczyć takie łyżwy, zostawiając jakiś dokument, czy legitymację, czy dowód osobisty. Gmina chce, aby z lodowiska korzystały przede wszystkim zorganizowane grupy ze szczawieńskich szkół. Atrakcja, jeśli warunki pozwolą, powinna być dostępna już w najbliższy weekend. Gazowe ogrzewacze powietrza pojawiły się na przystankach w Szawnie-Zdroju. Promienniki ciepła wzorem PRL-owskich koksowników sprawiają, że oczekiwanie na autobus stało się choć odrobinę bardziej znośne. Aura pogodowa nie sprzyja zarówno zmotoryzowanym, jak i osobom poruszającym się komunikacją miejską. Na 4 szczawieńskich przystankach gmina postawiła jednak gazowe ogrzewacze, które włączane są o najzimniejszych porach dnia. Są to promienniki gazowe zasilane gazem propan. No, jest to gaz, który w niższych temperaturach nieco lepiej się zachowuje niż mieszanka propanu i butanu. Zasilane są z butli gazowych. Butle są 11-kilowe, powinny wystarczyć na 12 godzin. Promienniki wystawiane są około godziny 6 rano, łagodząc skutki siarczystych mrozów. Zdarza się, że podczas bardzo niskich temperatur pracują bez przerwy. Służby zabierają je do magazynów około godziny 20. Zabieramy je na przechowanie w bezpieczne miejsce. Kończy się już wtedy ruch i autobusowy, i nie ma również pasażerów. Do tej pory pojawiły się 4 takie urządzenia na najczęściej uczęszczanych przystankach w uzdrowisku. 2 promienniki ciepła widoczne są przy ulicy Solickiej, kolejne 2 na ulicach Sienkiewicza oraz Mickiewicza. To był przedsmak tego, co czeka wszystkich kibiców lekkiej atletyki podczas Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów, które odbędą się w przyszły weekend w Wałbrzychu. Mowa o lekkoatletycznym meetingu juniorów, który wraz z Mistrzostwami Polski Oldboyów został rozegrany w hali Osiru w dzielnicy Nowe Miasto. Hala lekkoatletyczna w dzielnicy Nowe Miasto po raz kolejny była miejscem zjazdu czołowych zawodników z dziedziny lekkoatletyki młodzików z całego Dolnego Śląska. W Wałbrzychu odbywał się meeting, który był przedsmakiem Mistrzostw Dolnego Śląska, które odbędą się już 11 lutego. Zawodnicy, jak i trenerzy są pod ogromnym wrażeniem hali imienia wałbrzyskich olimpijczyków. Na całe szczęście, że ta hala została, bo słyszałem, że miała być likwidowana. Jedyna hala na Dolnym Śląsku, gdzie można rozgrywać biegi krótkie na 60 metrów, nawet się uda na 300, aczkolwiek nie do końca to jest... nie odzwierciedlają wyniki tej hali na innych halach. No i to jest żal za działaczy, że po prostu pomimo upływu tylu lat ta hala w Wałbrzychu była już w latach 70. 80. i nadal jest jedyną halą na Dolnym Śląsku, pomimo wielu sukcesów, które jednak Dolny Śląsk ma nawet i na świecie. Organizatorem i dobrym duchem zawodów i meetingów lekkoatletycznych jest olimpijczyk Stanisław Grędziński. Okazuje się, że zawodnicy z Wałbrzycha zajmują w większości konkurencji czołowe miejsca na podium. We wszystkich konkurencjach, w których startowałam, zajęłam 1 miejsce. I bijemy na głowę prawie, że Dolny Śląsk. W całości jesteśmy 3. potęgą na Dolnym Śląsku w młodzikach i juniorach. Mamy dużo zawodników, no i też przez to wyniki są lepsze. Tak. Biorąc tak pod uwagę miejsca, to Wałbrzych wysoko na podium jest. Praktycznie w każdej konkurencji na najwyższym szczeblu. Szczególnie widoczne umiejętności i wyższość nad pozostałymi zawodnikami z Dolnego Śląska wykazywały dziewczyny zarówno z młodszych, jak i starszych roczników. Skakaliśmy z chłopakami, więc była szansa, żeby się popisać umiejętnościami. Konkurencja wśród zawodników była duża, o czym potwierdzali uczestnicy meetingu. Jakby się konkurencja była duża? No tak mi się wydaje, że tak.
No bo słyszałam, że miały podobne do mnie czasy i czułam, kiedy biegłam, że po prostu biegły koło mnie. Choć były też inne zdania na ten temat. Zainteresowanie sportem cały czas tam jakoś umyka wszystkim, no i coraz mniej ludzi jest, którzy się tym interesują. Mimo tego, że meeting był tylko przedsmakiem Mistrzostw Dolnego Śląska, to zawodnicy dawali z siebie wszystko, uzyskując rekordy życiowe. Dzisiaj skakałam w Zwyż z rezultatem 1,55 m i to był mój rekord życiowy na mistrzostwach halowych, znaczy na zawodach halowych. Oprócz tego biegłam przez Płotki, też z rekordem życiowym 9,61 m. I pchałam kulą, osiągnęłam wynik 9,87 m. Ale to nie był mój rekord życiowy, mogłam lepiej, ale nie udało się. Podczas zawodów nie tylko młodzicy sprawdzali swoją formę, ponieważ dwutorowo odbywały się również ogólnopolskie zawody weteranów w lekkoatletyce. Niestety w tym przypadku zabrakło przedstawicieli z Wałbrzycha. Żadni weterani wałbrzyscy tu nie uczestniczą. Nie wiem, co się dzieje, dlaczego nie ma. Choć powinni, no to jest impreza dla nich. To jest impreza klubu górnika, lekkoatletycznego klubu Górnika Wałbrzych, która jest organizowana dla nich. Są przyjezdni, jest Zielona Góra, jest Wrocław, Zgorzelec, no naszych brak, no szkoda, żal. Kolejne zawody w randze Mistrzostw Dolnego Śląska odbędą się już 11 lutego. Kibice będą więc mieli okazję zobaczyć skoki w dal, wzwyż, pchnięcie kulą oraz biegi na kilku dystansach. 11 są najważniejsze zawody dla kategorii dzieci i młodzieży, to znaczy młodzików w wieku lat 14-15. Kapituła plebiscytu Kryształy i Kamienie 2011 wybrała 40 nominacji z blisko 80 nadesłanych propozycji. To jednak mieszkańcy regionu zadecydują, kto zdobędzie statuetkę podczas gali finałowej. Już 10 lutego rusza głosowanie SMS-owe, które wyłoni zwycięzców w 8 kategoriach. Organizatorem już trzeciej edycji plebiscytu jest Tygodnik 30 Minut oraz Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej. Patronat honorowy nad konkursem objęła posłanka Katarzyna Izabela Mrzygłocka oraz wicemarszałek województwa dolnośląskiego. No, w tym roku była zdecydowanie większa liczba kandydatur zgłoszona przez czytelników gazety. Niewątpliwie mieliśmy w kilku takich przypadkach możliwość głosowania, czyli faktycznie musieliśmy rozstrzygnąć kolejność w tym wewnętrznym rankingu poszczególnych kategoriach. Uważam, że faktycznie w tym roku również było wiele ciekawych kandydatur i to faktycznie tutaj czytelnicy dokonali swojego takiego wewnętrznego wyboru. Kapituła konkursowa składała się z osób związanych z polityką, kulturą, sportem, sferą pozarządową, mediami oraz szkolnictwem wyższym. Jej członkowie nie mieli jednak łatwego zadania. Z prawie 80 nadesłanych zgłoszeń musieli wybrać po 5 nominacji w każdej z 8 kategorii. Przełożenie na konkretne kandydatury, konkretne firmy, instytucje pozarządowe pokazuje, że interesujemy się tym, a po drugie w jakiś tam sposób pokazuje preferencje i odniesienie do tego, co się dzieje na zewnątrz. Członkowie kapituły wpisywali swoje typy na specjalnych kartach. Po zliczeniu punktów w wielu przypadkach występował remis i niezbędne było dodatkowe głosowanie. Ważne było jednak ustalenie kolejności nominacji w każdej kategorii. Pierwsze miejsce na liście otrzymywało aż 50 dodatkowych SMS-ów, każde następne o 10 głosów mniej. W ten sposób tworzony jest ranking startowy, ale od tego momentu wszystko może się zmienić. Teraz do gry wchodzą nasi czytelnicy, internauci, widzowie i to oni tak naprawdę decydują ostatecznie. Wielkie emocje towarzyszyły przy wyborze nominowanych w kategorii polityczne kryształy, nie mniejsze podczas ustalania pretendentów do jedynego kamienia w plebiscycie. W tym roku konkurs został poszerzony o rejon świdnicki, z którego również nadesłano wiele propozycji. Pokazywanie w ten sposób rzeczy dobrych i tych złych jest bardzo dobrym pomysłem. Myślę, że w Świdnicy znaleźlibyśmy też troszeczkę więcej tych pozytywnych rzeczy, ale znalazłyby się też również te, które moglibyśmy nominować do kamieni. Nowością jest również kategoria akademickie kryształy. Między innymi jej laureat otrzyma nagrodę finansową w wysokości 2000 zł, ufundowaną przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałbrzychu. Cieszę się, że takim szerokim odgłosem odbiło się to wśród braci studenckiej, że widzieli, promowali swoich kolegów, swoje koleżanki, te, które uważają, że zasłużyli na to, żeby być w gronie nominowanych do kryształów i kamieni.
W kategorii Kulturalne Kryształy nominowane zostały 19. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Jedlinie-Zdroju, Wałbrzyski Informator Kulturalny, uruchomienie małej sceny Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu, prapremiera Wół i Osioł w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu oraz Edyta Nawrocka. W politycznych kryształach o statuetkę powalczą Robert Ławski, Patryk Wild, Anna Zalewska, Agnieszka Kołacz-Leszyńska oraz Roman Szełemej. W kategorii samorządowe kryształy głosować będzie można na Roberta Ławskiego, Wojciecha Murcka, Teresę Mazurek, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu oraz Starostwo Powiatowe w Świdnicy. Sportowe kryształy to walka pomiędzy Rafałem Kaczorem, kobiecą drużyną Gwarka Wałbrzych, Dolnośląską Ligą Darta, Wojciechem Krzykałą oraz Jerzym Mazurem. Kryształ wśród pracodawców przypaść może Belpolowi, Szpitalowi Latawiec, Cukierni Świerczyńscy, Dekorii lub Automiranowi. W pozarządowych kryształach nominowane zostały Stowarzyszenie Trzeciego Wieku ze Świebodzic, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Wałbrzychu, Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej, Młodzieżowa Rada Miasta w Świebodzicach oraz Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe. O akademickie kryształy powalczą studenci Mariola Babik, Bartłomiej Syczewski, Agnieszka Gajda, Paweł Tobiasz i Katarzyna Świętochowska. W kategorii Kamień, czyli porażka roku 2011, nominowani zostali z kolei Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Artur Torbus, Piotr Kruczkowski, Roman Szełemej oraz Danuta Marosz. Już 10 lutego rusza głosowanie SMS-owe. Numery i sygnatury oraz lista nominowanych dostępna będzie na stronie www.kryształykamienie.pl. Głosowanie zakończy się podczas gali finałowej, która będzie miała miejsce 23 marca w Szczawieńskim Teatrze Zdrojowym. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.